Dzisiejsze nasze rozważanie będzie oparte o Ewangelię Mateusza, drugi rozdział, gdzie właśnie stąd był czytany tekst przewodni. I jest to znana historia o mędrcach ze wschodu. Mędrcy ze wschodu. Kiedy czytamy werset trzeci, drugiego rozdziału Ewangelii Mateusza, to tam są takie słowa: gdy to usłyszał król Herod, zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima. Można zobaczyć, że przybycie tych mędrców poruszyło całe miasto. Dlaczego? Przecież Jerozolima to było miasto handlowe, to było centrum religijne, więc w zasadzie zapewne wiele różnych oryginalnych osobistości się tam zjawiało. Czytamy Dzieje Apostolskie, to wiemy, że na przykład eunuch królowej etiopskiej przybył tam, żeby też uczestniczyć w kulcie religijnym. Można zobaczyć, że Jerozolima jako centrum religijne, handlowe ściągało do siebie bardzo, bardzo wielu ludzi. Natomiast właśnie ci mędrcy wzbudzają niemałą sensację w narodzie, prawda? Król jest poruszony, powiedziane jest, że poruszona jest cała Jerozolima. To w zasadzie też pokazuje, że ci mędrcy nie mogli być byle kim, że oni tak sobie od tak przychodzą przed oblicze króla i mają z nim taką audiencję. Więc to też jakby pokazuje. I wydaje się, że Bóg przez to chciał wzbudzić w tym narodzie ponownie te mesjańskie nadzieje, prawda? Że Chrystus ma się narodzić w narodzie, że Zbawiciel świata ma przybyć. Być może gdzieś to powoli właśnie usychało wśród Izraelitów, skoro tak czekali, a tutaj nic. I to był taki moment, który wydaje się Bóg chciał wykorzystać, żeby to na nowo ożyło. I wydaje się, że czasami Bóg robi z nami coś takiego. W zasadzie każde chyba takie wydarzenie kryzysowe w pewien sposób kieruje nasze myśli też na przyjście Jezusa. Może nie na to pierwsze, tak, ale oczywiście na to drugie, ponowne. Znowu gdzieś ożywają jakieś nadzieje, jakieś tęsknoty i wydaje się, że ludzie ogólnie jesteśmy na coś takiego podatni. Myślę, że to dobrze, ponieważ jestem przekonany, że Bóg, że Jezus nie po to powiedział, że przyjdzie wkrótce, żeby chrześcijanie upatrywali to w dalekiej przyszłości, ale chyba celowo tak powiedział, żeby apostoł Paweł za swojego życia był święcie przekonany, że on dożyje powrotu Jezusa. I w zasadzie sobie myślę, że każde pokolenie chrześcijan powinno gdzieś pielęgnować takie pragnienie, taką tęsknotę, że Jezus może przyjść za naszego życia. To chyba dobre, prawda? Żeby pielęgnować takie podejście. Jezus przyjdzie wkrótce. Czytamy, że oni przybyli ze wschodu. Kiedy tak powołam się na waszą znajomość geografii, co jest na wschód od Izraela? Babilon, prawda? A za Babilonem? Indie, a jeszcze przed Indiami jest, dzisiaj jest Iran, wcześniej była Persja. I to jest, wiecie, to jest takie ciekawe, kiedy patrzy się na to, że kiedy czytamy proroctwa, nie wiem, u Izajasza, u Jeremiasza, u Ezechiela, u tych mniejszych proroków, to kiedy mówią o królu Babilonu, czy w ogóle o Babilonie, to mówią, że skąd on nadejdzie? Właśnie nie ze wschodu, to jest ciekawe, tak? Tylko
Z północy, tak? Jeremiasz, jak czytamy Księgę Jeremiasza, to tam co róż jest powiedziane, że z północy wzbudzi króla, który przyniesie nieszczęście. Jak czytamy Księgę Daniela, 11 rozdział, no to mamy króla północy i króla południa i interpretujemy to jako zderzenie Babilonu z ateizmem, w sensie tego duchowego Babilonu z ateizmem. Tak, król północy właśnie, czy północ jest utożsamiana z Babilonem. Natomiast w Księdze Izajasza na przykład, kiedy jest mowa o Cyrusie, królu Persji, to jest powiedziane, że Bóg mówi, że wzbudzę drapieżnego ptaka ze wschodu. W 45 rozdziale jest tak napisane o Cyrusie. I tak się zastanawiam. Oczywiście nie rozstrzygniemy tego na tym krótkim kazaniu, skąd oni pochodzili, bo Biblia nie daje nam takich informacji. Jest powiedziane, że ze wschodu, można się zastanowić, jak daleko z tego wschodu pochodzili. Czy to była właśnie Mezopotamia, tam gdzie skąd właśnie Abraham wyruszył swego czasu też do ziemi obiecanej, czy może to była Persja. Innym jakimś takim wskaźnikiem jest to, wiecie, tak doszukałem się, że greckie słowo magoi, którymi oni są nazwani, czyli magowie byśmy powiedzieli, ono jest perskiego pochodzenia. Więc można, chociaż ono prawdopodobnie było już znane gdzieś w szerszym zakresie, pewnie już przyjęło się bardziej powszechnie, ale może to być jeszcze jakiś taki kierunek, który może wskazywać nam, skąd oni pochodzili. I no właśnie, i to pokazuje, że musieli przebyć nie lada podróż. Dzisiaj mamy takie narzędzia, że łatwo sprawdzić, ile kilometrów jest skąd dokąd. Aż wpisałem sobie przy okazji tego studium, ile jest z dzisiejszego Iranu do Jerozolimy. Jest ponad 2000 kilometrów. Nie wiem, czy kiedyś tak maszerowaliście cały dzień od rana do wieczora. Ja chodziłem kiedyś na pielgrzymki, jeszcze jak byłem w kościele powszechnym, no to zwykle z grupą tak przechodziliśmy w ciągu dnia 25 do 30 kilometrów. Więc gdyby brać to pod uwagę, że oni być może podróżowali nocą, ponieważ byli wpatrzeni w gwiazdę, która wskazywała im drogę, biorąc to pod uwagę, mogło im to zająć 3 miesiące. Około 3 miesiące taka podróż. Biorąc pod uwagę dwie strony, to zobaczcie, że to jest pół roku wycięte z życia na samą podróż. Jeżeli oni jeszcze, nie wiem, mieli czasami jakieś większe postoje, żeby przeczekać jakąś niesprzyjającą pogodę albo żeby zrobić jakieś zapasy z różnych innych powodów, to myślę, że to była bardzo wymagająca podróż w tamtych czasach. Zresztą wspomniana przez nas na szkole sobotniej historia o miłosiernym Samarytaninie też pokazuje, że w tamtych czasach podróżowanie nie należało do najbardziej takich bezpiecznych zajęć, że były pewne bandy, które czekały tylko na takich podróżnych, zwłaszcza bogatych. Więc można zobaczyć, tak? Jeżeli by założyć, że oni rzeczywiście pochodzili z Persji, to 2000 kilometrów. I można też założyć, że nieraz tak to jest przedstawiana ta historia. I nawet kiedy śpiewaliśmy tą pieśń, to nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że jedna zwrotka mówiła o pasterzach, którzy przyszli do narodzonego Jezusa. Później właśnie ostatnia chyba zwrotka mówiła o mędrcach, którzy przyszli do Jezusa. Nieraz to jest tak przedstawiane w jasełkach, w tych różnych wyobrażeniach ludowych, że pasterze i mędrcy to w zasadzie tak mijali się w drzwiach, jeszcze sobie ręce podali na
przywitanie i jakby, że to był ten sam czas. Ale no, biorąc to pod uwagę, można zobaczyć, kiedy czyta się Ewangelię Łukasza, że pasterze przyszli no, tuż przy urodzeniu Jezusa, prawda? Jezus się urodził i oni na świeżo wchodzą do tej stajni i szukają nowonarodzonego Mesjasza. Natomiast kiedy czyta się o mędrcach ze wschodu, to można zobaczyć, że oni widzą gwiazdę. Zapewne zanim oni doszli do tego, o co w ogóle chodzi, zanim to połączyli z pewnymi rzeczami i zdecydowali się na wyprawę, do której też się musieli przygotować, to mogło minąć naprawdę sporo czasu i zobaczcie, że nawet Herod, który później targnął się na życie tych dzieciaków, to do jakiego wieku on zdecydował się zabić dzieci? Do 2 roku życia i powiedział według czasu, o którym się dokładnie dowiedział od mędrców. Czyli zobaczcie, 2 lata, z tego wychodzi, że 2 lata minęło od czasu, kiedy oni po raz pierwszy zobaczyli gwiazdę. I zdecydowali się na tą wyprawę. Jezus mógł mieć wtedy już 2 lata, więc to nie jest, więc te ludowe, bym powiedział, wyobrażenia czasami są takie może nie bardzo adekwatne do tego, co mówi tekst biblijny. I może jeszcze jedna taka informacja, jeśli chodzi o tło, bo też oni są często jak przedstawiani, że było ich 3, prawda? Może z tego względu, że przynieśli 3 rodzaje darów, ale też wydaje się, że skoro przyszli do Jerozolimy i zrobili taką sensację, to być może to naprawdę była spora liczba ludzi i taka spora karawana jakaś, która przybyła tam, która właśnie miała taki wpływ i nie byli to ludzie biedni, ale byli kimś, tak, byli kimś z jakiegoś szlachetnego rodu. I dobrze, to tyle jeżeli chodzi o tło i żeby rozwiać może pewne mity, które obrosła ta historia. I będziemy czytać teraz właśnie, może jeszcze raz, 1 i 2 werset. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie Judzkim za króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. A dosłownie, i to niektóre tłumaczenia też tak tłumaczą, jest powiedziane, jakby można to przełożyć, widzieliśmy wschód jego gwiazdy. Widzieliśmy wschód jego gwiazdy. I to też jest ciekawe, że oni w pewnym momencie, gdzieś tam, być może w dalekiej Persji, widzieli, jak wschodzi gwiazda nad Palestyną, tak? Widzieli, że jakaś nowa gwiazda się pojawiła, a w tamtym okresie, w tamtych rejonach ludzie mieli takie podejście, jeżeli zajmowali się właśnie astronomią, astrologią, mieli takie podejście, że kiedy pojawia się nowa gwiazda, to jakby ona oznacza narodziny jakiegoś wielkiego króla. I wiemy, że Bileam, prorok w Starym Testamencie, powiedział takie słowa w 24 rozdziale 4 Księgi Mojżeszowej, 17 wersecie. Widzę go, lecz nie teraz, oglądam go, lecz nie z bliska. Wzejdzie gwiazda z Jakuba, powstanie berło z Izraela. Wzejdzie gwiazda z Jakuba. Prawdopodobnie ci ludzie musieli znać to proroctwo, musieli, może albo wcześniej je znali, albo dopiero jak ujrzeli jakąś gwiazdę, ona doprowadziła ich do tego. I może to nie jest nic dziwnego, ponieważ w zasadzie w tamtych czasach to Żydzi już byli rozprzestrzenieni po całej ziemi i wiemy, że różne obszary zamieszkiwali, były takie diaspory. Zatem te proroctwa też mogły być znane. Trudno powiedzieć, czy najpierw znali proroctwa, a później skojarzyli to z gwiazdą, czy najpierw zobaczyli gwiazdę i to doprowadziło ich do tego proroctwa, ale wydaje się, że znali, tak? Że znali to proroctwo, które wypowiedział swego czasu Bileam, że wzejdzie gwiazda z Jakuba.
i zdecydowali się na taką wyprawę. I dalej czytamy w 3 wersecie, właśnie gdy to usłyszał król Herod, zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima i zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie się ma Chrystus narodzić. A oni mu rzekli, w Betlejemie judzkim, bo tak napisał prorok. I ty, Betlejemie, ziemio judzka, wcale nie jesteś najmniejszy między książęcymi miastami judzkimi. Z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie lud mój izraelski. Wówczas Herod przywołał potajemnie mędrców, dokładnie dowiedział się od nich o czasie pojawienia się gwiazdy i posłał ich do Betlejem i rzekł, idźcie dokładnie, się dowiedzcie o dziecięciu, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym ja poszedł oddać mu pokłon. No właśnie, w tej krótkiej scenie mamy trzy grupy, trzy rodzaje postaci, trzy rodzaje postaw. I krótko chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się tym postawom. Najpierw, jeżeli chodzi o Heroda, czy on był zainteresowany narodzeniem się nowego króla? No mi się wydaje, że był, bo on tutaj wypytywał, dokładnie się dowiadywał, gdzie on się narodził, prawda? On był bardzo zainteresowany, tak? Był bardzo zainteresowany, ale właśnie, tak? Kierowała nim zazdrość. Bał się o swój tron, bał się o swoje stanowisko i zresztą wiemy, jak później czuł, że ci mędrcy go szukali, to zdecydował się na rzeź niewiniątek. To w zasadzie było podobne do takiego jego zarysu. Pewnie wiecie, że Herod kazał zabić swoją żonę, że targnął się na życie swoich trzech synów. To pokazuje trochę, jakiej maści był ten człowiek. Albo jak umierał, to też jest taka ciekawa wzmianka, i bał się, że nikt go nie będzie opłakiwał, to kazał wszystkich najznamienitszych Żydów zabić w dniu jego śmierci. W sensie, jak już umrze, to żeby najlepsi Żydzi, ta śmietanka narodu żydowskiego, żeby była zabita, żeby dzień jego śmierci nie był jako wesele, tylko żeby wszyscy płakali w tym dniu, tak? Żeby była prawdziwa żałoba w narodzie. Oczywiście, z tego co wiem, ten rozkaz po jego śmierci nie był wykonany, ale to pokazuje, jakim człowiekiem był Herod. On był bardzo zainteresowany, ale właśnie tylko po to, żeby zabić. Wiecie, nieraz sobie tak myślę, że to może przypominać nieraz osobę, która czyta Biblię, ale tylko po to, żeby znaleźć tam coś, żeby zaprzeczyć temu objawieniu. No, ja pamiętam, kiedy właśnie, powiedzmy, przeżywałem to swoje nawrócenie, to pamiętam, był taki jeden moment, kiedy czytałem Biblię tylko po to, żeby udowodnić mojemu kuzynowi, że nie ma racji, tak, że się błądzi, no, że on błądzi. Więc w takim nastawieniu, jeżeli ktoś podchodzi do Boga, tak, to są no, na wskroś złe intencje i Herod właśnie był nimi przesiąknięty. On udawał, że jest bardzo zainteresowany, ale w głowie miał jedno. I Herod pyta. Herod pyta, on wypytuje. Mędrcy, jak sobie zaraz powiemy, oni też pytają, ale jest jedna grupa w tym tekście, która nie ma żadnych pytań. Prawda? I wiemy, że są to kapłani i nauczyciele ludu, pastorzy. Prawda? Oni nie mają żadnych pytań. Oni wszystko wiedzą. Herod nie wie, więc pyta. Mędrcy nie wiedzą, więc pytają. Oni wszystko wiedzą, ale to jest bardzo ciekawe, że oni w ogóle nie są zainteresowani tym, co się dzieje. Herod chociaż jest zainteresowany, prawda? Oni w ogóle nie są zainteresowani tym, co się dzieje, że się jakiś Jezus narodził. I wydaje się, że tak jak u Heroda była zazdrość i to go jakby no, prowadziło do pewnych działań, tak myślę, że Żydzi, kapłani, nauczyciele, oni również byli w pewien sposób kierowani przez zazdrość, bo sobie mogli myśleć, co ci poganie z daleka, gdzieś tam po prostu w ogóle nie mają pojęcia o żywym Bogu, przychodzą do Jerozolimy i mówią, że się narodził król, że się narodził Zbawiciel, Mesjasz.
To przepraszam bardzo, ale jeżeli Pan Bóg komu by chciał powiedzieć to, no to przecież przyszedłby do nas, tak? Więc wydaje się, że kapłani, oni również, to jakby ich postawa też jest motywowana przez jakąś zazdrość. I oni, chociaż wiedzą, że się narodził, że gdzie się miał Chrystus narodzić, to oni nie są tym zainteresowani. Oni w ogóle nie biorą tego pod uwagę. I zamykają się w taki sposób na Boże objawienie. Ale dzisiaj chcemy skupić się na mędrcach i dla mnie to jest naprawdę niesamowity przykład. Kiedy oni przychodzą, to w drugim, pierwszy werset właśnie kończy się, że oni pytają, tak? Oni pytają i drugi werset, gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski? Zwróćcie uwagę, że oni nie pytają, czy się jakiś król narodził. Oni się pytają, gdzie się narodził. Dla nich nie ma żadnej wątpliwości, że Chrystus się narodził. Oni tylko nie wiedzą, gdzie. Zobaczcie, jakie oni musieli mieć silne przekonanie. Tak? Jakie oni musieli mieć silne przekonanie, że Chrystus się narodził. Tak? Oni tylko po prostu nie wiedzieli gdzie. Dostają informację, że w Betlejem, ale no właśnie, trudno powiedzieć, jak to jest, ale czytałem jakieś takie zapiski historyczne, różni ludzie przypuszczają, niektórzy sugerują, że mogło być wtedy od 1000 do 2000 mieszkańców w Betlejem, to powiedzmy 1000 albo 500 jakichś domostw. Dzieci mogło być takich do drugiego roku życia, no nie wiem, z 50. Ale nawet kiedy by brać pod uwagę, że Betlejem nie było jakieś wielkie, to powiedzcie mi, czy mieliby łatwe zadanie, gdyby tylko wiedzieli, że dobra, w Betlejem ma się Chrystus narodzić. Przychodzą do Betlejem i co? I co? Szukają dziecka, ale powiedzmy, że jest 50 tych dzieci. Każda rodzina w zasadzie niczym się nie wyróżnia, bo w Betlejem nie było pałacu, w którym był Jezus. Maria nie była królową, co prawda dzisiaj niektórzy chcą nadal wierzyć, że jest królową, ale Maria ani wtedy, ani dzisiaj nie jest, ani nie była królową. I Jezus nie narodził się, nie był w kołysce ze złota i z koroną na głowie, tylko powiedzmy sobie, no nawet jak tych 50 zwykłych dzieci było w tym Betlejem, to, no to które jest to prawdziwe, to jedyne. I zobaczcie, jakie to jest niezwykłe. Wiemy, że oni byli prowadzeni przez gwiazdę. Pastora White sugeruje, że no, to nie była jakaś tam gwiazda po prostu, ale że to byli aniołowie, którzy już kiedy przyszli objawić pasterzom tą prawdę, że Chrystus się narodził, to byli widoczni i wtedy mędrcy zaczęli w swoich głowach analizować i decydować się na tę podróż. I również można jakby dojść do takiego wniosku, że to nie była jakaś zwykła gwiazda, ponieważ ona była dynamiczna. Ona przez bardzo długi czas pokazywała kierunek na zachód, a później, kiedy oni doszli do Jerozolimy, nagle pokazuje na południe, bo Betlejem jest położone na południe od Jerozolimy, więc ich droga wyglądała tak. Więc można zobaczyć, że gwiazda musiała w pewnym momencie zrobić diametralny ruch. To też jest bardzo ciekawe. Biblia, tak? Biblia i gwiazda. Można zobaczyć, że te dwa elementy tutaj się przewijają, przeplatają ze sobą i obydwa były bardzo ważne w ich doświadczeniu, w ich poszukiwaniu. Bo gdyby mieli tylko Biblię, no to nie dotarliby do tego konkretnego domu. Natomiast
Wiemy, że no Bóg nie chce tylko prowadzić ludzi jakimiś tam cudowną opatrznością, cudami, ale Bóg dał nam swoje słowo, żeby to wytyczało kierunek naszego życia, prawda? Żeby to była podstawa dla naszych rzeczy. Więc można zobaczyć, jest objawione słowo stałe, niezmienne, które się nie porusza, prawda? Słowo Boże jest trwałe, jest wieczne, jest niezmienne. Natomiast gwiazda jest ruchoma. Gwiazda jest ruchoma. Biblia to są takie kamienie milowe, które jakby pokazują ten właściwy kierunek, ale gwiazda pokazuje też szczegóły, żeby dojść do konkretnego miejsca. I zobaczcie, że tak jest właśnie w naszym życiu, że mamy Biblię, która pokazuje nam pewien kierunek, wytycza pewien, właśnie pokazuje tą stronę, w którą powinniśmy zmierzać, ale Biblia nie odpowiada nam na wszystkie nasze życiowe dylematy i pytania. Biblia nie odpowiada na to, czym ja się mam w życiu zajmować, tak szczegółowo, prawda? Każdy z nas ma jakąś bardzo indywidualną drogę, którą nas Duch Święty prowadzi. I zobaczcie, jakie to jest ważne, żeby te dwa elementy łączyć. Ta gwiazda jakby tutaj, bym powiedział, reprezentuje taką Bożą opatrzność, tak? Właśnie to działanie Ducha Świętego w naszym życiu, kiedy On przez różne okoliczności w naszym życiu chce nas prowadzić, naprowadzać. I zobaczcie, kapłani, oni mieli Biblię, oni znali Biblię, oni nie mieli pytań co do Biblii, ale oni ostatecznie do Jezusa nie trafili. Natomiast mędrcy mieli Biblię, jakby być może od proroctwa się zaczęło, tak, że znali proroctwo ze Starego Testamentu, że wzejdzie gwiazda z Jakuba. Oni jakby włączyli to, że tak, w takim razie, skoro się pojawiła gwiazda nad Jerozolimą, to znaczy, że narodził się tam nowy król. Wyruszyli w tą wyprawę. Gwiazda ich utwierdzała, że są na dobrej drodze. Później idą do Betlejem, przepraszam, do Jerozolimy. I to jest ciekawe, że gwiazda nie doprowadziła ich od razu do tego domu, tylko najpierw zaprowadziła ich do Jerozolimy i tam otrzymują kolejny szczegół z proroctwa, prawda? To jest ciekawe, że ta opatrzność prowadzi ich do Biblii. Prowadzi ich do Biblii i mało tego, prowadzi ich do Kościoła. Trzeba sobie to powiedzieć, że ta opatrzność prowadzi ich do ówczesnego Kościoła. Był jaki był, ale Bóg ich tam prowadził, chociaż bezpośrednio mogli udać się do, mogli być prowadzeni do Jezusa. I pewnie byli rozczarowani trochę postawą kapłanów, że nie poszli razem z nimi, ale, no, ale tak niestety było. Więc można zobaczyć, że że Bóg prowadzi mędrców do Biblii, ale prowadzi ich również przez tą szczegółową opatrzność. I czytamy, po co cały ten trud. Kiedy oni wyszli od Heroda, to czytamy w 9 wersecie, oni zaś wysłuchawszy króla odeszli, a oto gwiazda, którą ujrzeli na wschodzie, wskazywała im drogę, a doszedłszy do miejsca, gdzie było dziecię, zatrzymała się. To jest taki piękny opis, tak? Gwiazda musiała ich prowadzić, wiecie, po tych uliczkach do tego konkretnego domu. I wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Marią, matką jego, i upadłszy, oddali mu pokłon, potem otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirrę. Czy gdybyście byli w roli tych mędrców i byście doszli do tego domu. I to też jest właśnie kolejny element, że to nie jest ten sam moment, ponieważ pasterze przyszli do stajenki, a tutaj już Maria z Józefem i z Jezusem są w domu. To też jest znak, że to nie jest ten sam czas, to nie jest to samo miejsce. Weszli do jakiegoś domu. Czy nie czulibyście się
rozczarowani, szukacie króla, poświęciliście tyle czasu i nie macie żadnych zewnętrznych, byśmy powiedzieli, oznak, że dobrze trafiliście. W sensie, że to jest ten król. No, oni z pewnością, kiedy, no, jak się czyta, to przyszli do Jerozolimy, no to szli do Heroda, no bo narodził się król, no to król, no to syn Heroda pewnie, tak? Nowy król, to z pewnością król, to syn Heroda. Natomiast tam idą i po prostu, myślę, że tak po ludzku mogli czuć się zawiedzeni. Ale nie czytamy, żeby oni byli zawiedzeni w jakikolwiek sposób. Oni, czytamy, że reagują bardzo spontanicznie. Czytamy, że upadają, oddają mu pokłon, później wyciągają swoje najlepsze dary i oddają mu złoto, kadzidło i mirrę. To jest po prostu coś niesamowitego, że oni w taki sposób się zachowują, chociaż nic mogło na to nie wskazywać, tak? I wiecie, ich postawa skłoniła mnie do tego, żeby sobie zadać takie pytanie, od którego w zasadzie wyszliśmy, jeśli chodzi o szkołę sobotnią. Bo brat zadał pytanie, po co tutaj przychodzimy? I padały różne odpowiedzi, bardzo, bardzo dobre. Ale powiedzcie mi, po co oni przyszli? Po co oni tam przyszli? Oddać pokłon i oddać dary. Wiecie, nieraz przychodzimy na nabożeństwa po to, żeby posłuchać dobrego kazania, żeby posłuchać pięknych pieśni. I dobrze, że one są. Po to, żeby spotkać się z naszymi braćmi i siostrami. I dobrze, że to robimy, że coś takiego nas motywuje. Ale ich postawa dlatego tym bardziej dla mnie jest niezwykła. Że oni pół roku ucinają ze swojego życia. A może jeszcze wcześniej, bo musieli to badać, analizować, przygotowywać się. Tyle tego zachodu, żeby przyjść, oddać pokłon, nie posłuchali tam kolęd, prawda? Pasterze chociaż zobaczyli aniołów, usłyszeli, jak aniołowie śpiewają, prawda? Oni natomiast przychodzą, oddają pokłon, uwielbienie, składają dary, wyrażają swoją wiarę, tak przyjmujemy, że to jest ten obiecany Zbawiciel, Król i wracają. Niesamowite. Po co przychodzimy na to miejsce? Po co przychodzimy na to miejsce? Postawa mędrców pokazuje nam, że takie osobiste poszukiwanie Boga przez Biblię, przez tą opatrzność, tak, żeby wpatrywać się, jak Bóg osobiście nas chce kierować w naszym życiu. To ma nas prowadzić bliżej do Jezusa, prawda? Bo oni w zasadzie to, co robili, tak, żeby być bliżej Jezusa, żeby znaleźć Jezusa w swoim życiu. A kiedy znaleźli, to oddali Mu to, co mieli najcenniejszego w swoim życiu. Oddali Mu swoje dary i oddali Mu hołd. Dlatego, kiedy tutaj jesteśmy, to z pewnością też myślę, że to nam przyświeca, tak? Ponieważ chcemy być bliżej Boga, ponieważ chcemy szukać głębszego doświadczenia z Nim. Ale kiedy znajdujemy Go, to po to, żeby po prostu Go uwielbić za to, jakim On jest i oddać Mu dary. Niech Bóg będzie uwielbiony. Amen.